Siemano wszystkim, z tej strony Mateo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z CSKA GO. Dzisiaj, moi drodzy, zagramy sobie turniejowego, ale zanim skończymy zgrzewka i zacznie się meczyk, to słuchajcie, bardzo, ale to bardzo chciałem was przeprosić za to, że mnie nie było prawie 2 tygodnie, ale po prostu nie mogłem po prostu nagrywać. Zmieniło się naprawdę bardzo dużo rzeczy, zmienił się na przykład V-model w CS-ie, zmieniła się też moja ranga, ponieważ spadłem tam w tym momencie Gola 2. Zmieniła się też na przykład moja fryzura, ponieważ no pani fryzjerka. Dobra, ale słuchajcie, nieważne, gram sobie dzisiaj turniejowego. Wiem, że CS-ik już troszeczkę odchodzi gdzieś tam sobie w dal, ale ja postanowiłem, że jeszcze sobie nagram. No, mam w ogóle taki statyw profesjonalny jak ci youtuberzy. A właśnie, zmieniła się jeszcze klawiatura, tak. W tym momencie zamieniam sobie się bardzo często z bratem klawiaturą. W tym momencie mam taką mechaniczną, taką na niebieskich przełącznikach. Na niebieskich? Tak, na niebieskich. Słuchajcie, zrobimy coś takiego, że jeśli pod tym odcinkiem będzie tak na dobry start 3,5 tysiąca łapek w górę, to słuchajcie, już pojutrze, jeśli to widzicie, będzie, prawda, unboxing mojego stanowiska, tak, ponieważ bardzo dużo rzeczy się zmieniło. Zmieniło się tak naprawdę wszystko oprócz podkładki i myszki, łącznie z pokojem, z klawiaturą. Nieważne. Przede wszystkim, słuchajcie, nie grałem w CSKA około tygodnia, właśnie jak mówiłem, że nie mogę, to nie grałem. I gram w tym momencie, można powiedzieć, po tygodniowej takiej przerwie. Jeszcze moje rączki nie są rozgrzane, nie jestem przygotowany do mówienia, znaczy przygotowany, przyzwyczajony. Dobra, zagramy sobie w ten sposób i będziemy sobie teraz na longa. Tak, i oczywiście, słuchajcie, standardowo, jeśli chcielibyście mi dać jakieś rady, to możecie je dać, ja naprawdę czytam. Czytam naprawdę wszystkie komentarze. Może nie odpisuję, ale naprawdę czytam, jeśli ktoś chce. Naprawdę te rady wasze czytam. Pakę, ale na pęka. Teraz pytanie. A, o kurde. O, właśnie. Jest na respie. O, full auto golda oczywiście. Nie silverka, tylko golda. W ogóle powiem wam szczerze, mój komputer nowy ma około, nie wiem, miesiąca, 2 miesięcy, przeczyściłem go wczoraj, więc w sumie jeszcze nie mógł się tak bardzo dobrze nakurzyć, zwłaszcza że chłodzenie grzeje i te wszystkie jakby pyły, które tam się robił, to chłodzenie po prostu wykurza poza obudowę komputera. To słuchajcie, przybyło mi 100 FPS, no, może nie 100, ale tak z 50-30 FPS mi przybyło od samego przeczyszczenia komputera. V-model, który ja mam w ogóle, jest taki dziwny. Zapomniałem, że moi wszyscy widzowie, którzy komentują ten film pod względem skilla, mają globala, więc nie będę mówił, że to jest podejrzane, bo przecież każdy mi teraz powie, że to jest czysty skill i że to ja nie potrafię grać. Dobra, słuchajcie, kupimy sobie AWP-czkę i teraz mam nadzieję, że zdejmie tutaj, prawda, kogoś z mina, bo jeśli spróbuję kogoś zestrzelić, to albo się nie uda, albo się nie uda, więc albo kogoś zestrzelę, albo zginę jako pierwszy. Na szczęście się nie udało i nie zginąłem. Dobra, bomba została, patrzę, zaplantowana na A. Ja rozumiem, że nie każdy ma, nie wiem, 20 zł w kieszeni, żeby kupić dobry mikrofon, no ale jeśli już ktoś ma taki... O kurde. O, dobra, przynajmniej teraz... Ale zabiłem jednego. Pójdziemy sobie znowu na B, zobaczymy jak to będzie. Tam AWP-ka jest. 1B. Czy... Tak! Właśnie dostałam asystę. I to jest właśnie sprawiedliwość CS-a. Dobrze, że Nimlock się załączył. Co ja bym bez niego zrobił? Ale na tym się język tak strasznie plączy, że to głowa mała. W podglądzie, słuchajcie, w programie, który nagrywa mi dźwięk, widzę, że każde stuknięcie klawiszem robi taką... taki, że tak powiem, ślad. Proszę się ze mnie nie śmiać. Super. Słuchajcie, jeśli ktoś z was dotrwał do tego momentu, wiem, że to jest stare jak świat te powiedzenie, ale... Jeśli oglądasz ten film, to napisz, jaką masz rangę w CS-ie, jeśli grasz. Czyli tak podejrzewam, że nikt z was nie pamięta, jaką ma rangę, bo teraz jedyna gra, w jaką się gra teraz, jest Fortnite. No ale co tam. Ja naprawdę lubię CS-kę i nie chciałbym dostosowywać się do, nie wiem, kontentu ludzi.
ja tak jak to zawsze powtarzałem, będę nagrywać to, co mi sprawia przyjemność. Jeśli na modzie... Jeśli modne jest granie Fortnite... Be quiet, man! Look at stats! I'm not noob! Not! Ale powiedziałem. I także no, powracając do tematu, nie chcę nagrywać to, co jest po prostu na modzie. Tylko będę nagrywać to, co mi się podoba. Muszę teraz szybko zmienić view model. Jak wcisnę teraz Enter, to uwaga, to jest magiczna komenda do skilla. Pyk, dobra, ręka się przesunęła i teraz patrzcie na to, bo ja wcześniej miałem taki właśnie view model. I tam taki mi się naprawdę bardzo dobrze grał. No fajnie, fajnie, fajnie. Co ten gościu robi, to nie wiem, a on mnie wyzywał, a nie potrafi po prostu przepuścić mnie. Nie, ja myślałem, że on też zrobi ze dwa fragi. Patrzcie, on zamyka i mówi, że ja jestem noobem. No, ma rację, no ale to... Jak mnie wyrzucą, to się wkurzę. Look at stats, guys. Look at stats. Look at stats, look at stats, man. Gość mi mówi, że jestem noobem, chce mnie wyrzucić, a sam ma jednego killa. Super, super. A właśnie, powracając do tematu. Zauważyłem, że ten pofilt naprawdę zmienia dźwięk. W sensie, no, jest taki bardziej... Nie wiem, jak to nawet nazwać, ale... Myślałem, że ten pofilt służy tylko i wyłącznie do tego... Myślałem, że ten popis służy tylko i wyłącznie do tego, żeby, prawda, te głoski wybuchowe. Aj, to akurat było ciężkie do ugrania. Ty, patrzcie, jak się wychylił, nie? Zazwyczaj jak się ktoś wychyla, to jest prawda, jedną pozycję, drugą pozycję, a on się wychylił od razu. Będąc pewny, że tam jest osoba. To było naprawdę mega dziwne. No, popatrzmy teraz na gościa, który wyzywał mnie od nuba. Widzieliście? Który z nich ma na pewno wuchacza? Bo nikt nie rzuca na puste miejsce nejda. Nejda się rzuca tylko wtedy, jak ma się pewność, że jest przeciwnik. A gościu nie mógł mnie słyszeć, więc nie wiem, jakim cudem on mógł rzucić tego nejdzika. Aha. Witałem po cięciu, niestety tamtą rundę przegraliśmy, ale patrzcie teraz specjalnie dla wszystkich, którzy zostawili łapkę w górę, teraz zabijam tego typka. No to jeden. Last short. Jak zginę, to będę... A właśnie, słuchajcie, chciałem naprawdę bardzo... No może przepraszać za to, że nie nagrywało się, to jest trochę takie dziwne. Ale chciałam tylko powiedzieć, że teraz będę bardziej częściej jakby wrzucał filmy, bo... Wcześniej nie miałem po prostu ochoty i potrzebowałem takiej przerwy. Ale w tym momencie naprawdę... Naprawdę jest mi to bardzo potrzebne, właśnie takie nagrywanie. Rozmawianie z wami, bo naprawdę strasznie lubię, jak ja dam jakiś film, on nie do końca czasem mi się podoba, ale wy napiszecie jakiś fajny komentarz, że ten Jake to naprawdę taki skillowy chłopak, tylko że trochę słabo, że w Mołotowa wchodzi, ale patrzcie, patrzcie, co on robi, co nie, 17 fragów ma. No powiedzmy sobie szczerze, że były global, tak, o patrzcie, MVP dostałem. Ale słuchajcie, jest szansa, żeby wygrać ten meczek. Ja bardzo lubię sobie chodzić longa, chociaż szkoda, że nie mam smoka. Ale jest, słuchajcie, szansa, żeby wygrać ten meczek. I postaram się właśnie wygrać ten meczek, bo jest szansa, żeby wygrać ten meczek, także naprawdę... No... Jest szansa, żeby wygrać ten meczek. Ja będę musiał zmienić tą klawiaturę, bo widzę, że ono tak czasem... Tak dziwnie robi z ludzikiem, że tak pływa ten ludzik czasem. Uspa, jeśli chodzi o pistolety, to z USPA mi idzie najlepiej, ale zawsze jak mam trochę więcej hajsu, to zawsze sobie kupuję jakiś inny pistolet. A powinienem właśnie grać USPem. Patrzcie, to jest bardzo ryzykowne teraz, co ja robię, ale... Ale może się udać, o kurde. One long, last long. Proszę nie hałasować. Ty masz augę. Ja ciągle muszę grać eko. Przynajmniej teraz już nie będę miał eko. A ten dalej na respie, no kto czeka pół godziny na respie, żeby zdobyć jakiegoś przeciwnika, chyba że to jest wabik i teraz... Po headzie, no... Halo, pan jest po headzie, gdzie pan tutaj kampi? No super, jednak nie zrobię tego fraga, no najlepiej na świecie. Dobra. Przynajmniej awkę od niego wezmę.
dobra. Kurde. Słuchajcie, zrobimy coś takiego. Jeśli uda mi się teraz kogoś zabić z Digla w głowę, to obowiązkowo, czy podoba ci się ten film, czy nie, zostawisz łapkę w górę, dobra? Chyba, że już tam zostawiłeś łapkę w górę z innych, prawda, względów, typu na przykład, haha, jak on ma śmieszną twarz. No. Uwaga. Pamiętaj o naszym układzie. A była taka dobra okazja, no. Halo, jest tu ktoś na tym bombsajdzie, czy nikogo nie ma? Nie ma, ale ja mam to piękną M4-eczkę. Dobra. Może nie zabiłem z igielka, ale w nogi z M4-eczki to też kill. Dobra, patrzcie, teraz będzie główka z igielka. Ej, przecież ja go ubiłem, no to było widać. I żadnej asysty, ani nic. Dobra, pójdziemy sobie teraz na B. W ogóle wyszła ostatnio, słuchajcie, nowa skrzyneczka. Więc fajnie było zrobić jakiś taki mini opening. Właśnie z tej skrzyneczki. Chociaż ona jest teraz pewnie jeszcze strasznie droga, więc... Ale to openingi, ja jestem właśnie takim czymś, że to co mi się fajnie kiedyś układało, to co ja dalej lubię robić, to będę robił po prostu. Bez względu na to, tak jak mówiłem, czy coś jest modne, czy nie, bo na przykład otwieranie skrzynek jest już w ogóle niemodne. O! Heal w nogi. Kurde. Oh my god. Nie no, przynajmniej ma dobre odruchy, tak odwraca się od Maida. Dobra, ja jako szczery youtuber, prawda, wrzucę wam ten przegrany mecz, o ile on rzeczywiście będzie przegrany. Bo ostatnio też mówiłem, że wrzucę wam przegrany mecz, a wygraliśmy ten mecz. Tak. Także no, 13 killi, póki co nie jest to za dobry wynik, zwłaszcza, że tutaj wszyscy mają troszeczkę więcej. Okej, okay, one city. Tym, co się dzieje z tym CS-kiem, to ja nie mam pojęcia najmniejszego. No jak to jest możliwe, że on za wupy dostaje przez ścianę i nie ginie, no. Bardzo dobrze, teraz wiecie, jestem podniecony, znaczy dobra, jestem szczęśliwy, ale nie, oczywiście nie powiem tego na odcinku, no bo każdy musi myśleć, że to jest takie normalne, takie... Takie o... Uwaga, ta akcja idzie na początek odcinka, teraz uwaga, jestem tutaj na bramie i prawie zabiłem gościa. Ja. Nice, go sit in the box. It's nice tactic. Oh my god. No moi drodzy, takiego kombaku to się nikt nie spodziewał. Please, please, no, 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 no. No, no, no. Look at stats, man. Look at stats, please, please. No czemu ten Jay chce mnie wyrzucić? Za to, że mu nie przesywowałem, ma wupki. No szczególnie w ostatniej rundzie, to naprawdę bym się zdenerwował. Very low. Ej, dobra, my to możemy naprawdę zremisować. Ja to teraz mówię całkiem poważnie, chociaż trochę szkoda, że będę miał do montowania około 50 minut. Ale co tam, prawda? To nie było podejrzane, ale to było dla mnie po prostu takie dziwne. No, przegraliśmy ten meczyk, mam nadzieję, że nie spadłem z Golda 2. 17 fragów, no nie jest najlepszy wynik. No, grałem na Golda 2, niby na mój poziom. Kurde, to jest duża szansa, że ja spadnę z tego Golda, bo znacie na live'iku, niestety spadłem właśnie z Golda 3. Dobrze, także jeszcze 4 zabójstwa na statraku, oddaję tego Glocka, także słuchajcie, zrobię to teraz jak Blow. Bo Blow tak często pod... Dobra. Słuchajcie, bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie proszę łapeczkę w górę, bo to naprawdę bardzo motywuje. No, widzimy się już niedługo, ostatnio też tak mówiłem. No, także to na tyle, do zobaczenia, życzę wam miłego poranka, wieczora, nocy, dnia, w zależności kiedy mnie oglądacie. Trzymajcie się i cześć, pożegnam się tak oryginalnie, czołem, siemka.